eyes. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Witam wszystkich bardzo serdecznie 21 stycznia. Jak widzimy, pięknego słonecznego dnia. Śniegi, które popadały ostatnimi czasy, już zaczynają topnieć. My jedziemy jeszcze tutaj z kierowcą, którego nie mogę dogonić, idzie przede mną, bo dwie maszyny, musimy je naprawić. I ogólnie nagram wam relacje z awarii po prostu tych maszyn i jakie musimy załadować, bo szykuje się ciekawy dzień. Plus później zawiezienie ich na warsztat, żeby już przed sezonem wszystkie maszyny były w 100% sprawne i gotowe do pracy. Dobra, także widzimy się przy pakowaniu maszyn. Na razie. No chłopak, co byśmy... Ja bym ją całą do góry wyjebał. No, tu ją wsadził, kurwa, nie? Pas widziałeś, jak tylko delikatnie od razu się. To najlepszy pas wziąłem, jak wiem. Bez żadnego uszczerbku, nie? Widzisz mi pas. Dobrze, że już nie nagrywam. Udało nam się naprostować. Zaraz będziemy wrzucać na auto. Nie czekaj! Ja cię pchnę lekko!
jeszcze trochę, nie? Jeszcze. Stop! Za dużo, kurwa, teraz. Poszło? Jest kapel. Dobra. Nie, to nie wjeżdża. Krystian, ale ja dam radę. Najważniejsza ładowarka spakowana. Było troszkę komplikacji, jednakże do przodu. Jeszcze wrzucamy układarkę, bo mamy tam 1000 metrów na szybko w tydzień czasu, żeby położyć. I właśnie potrzebujemy układarki na jeden dzień. Znaczy na jeden tydzień. A tutaj, jak widzicie, i tak dosypało śniegiem, no to chwilę jeszcze zejdzie, żeby zamknąć cały ten
cały ten targ. Tu jest około 14 000, 15 000 metrów na dzień dzisiejszy, plus ogrodzenia, jakieś tam pierdoły jeszcze zostały położone, jeszcze zostały środki jakby takie pod halę. Tutaj inwestor jeszcze się nie zdecydował, czy to będzie beton, czy to będzie kostka. I jeszcze drogi pożarowe, więc już jakieś chodniki pierdoły, więc już praktycznie jesteśmy przy finiszu tutaj. Dobra, widzimy się zaraz, jak będziemy pakować układarkę. Dobra, pakujemy układareczkę. Wrzucaj ten najazd tu.